Z Maltą kojarzymy przeważnie białe, sympatyczne pieski Maltańczyki. W rzeczywistości prawdziwy Maltańczyk też ma cztery łapy, ogon, ale zamiast szczekać to miałczy. Malta bowiem to jest wyspa kotów, to jest prawdziwa kociarnia. Koty tutaj spotyka się na każdym kroku, zupełnie nie boją się człowieka, łaszą się, ponieważ ludzie są dla nich dobrzy i tak jak tutaj widać, robią im nawet takie kocie, to się nazywa kocia wioska, czyli Cat Village w miejscowości, nie pamiętam teraz nazwy, ale tak jak zawsze to robię, w opisie podam lokalizację dokładną razem ze zdjęciami. Te są pomniki stawiane kotom, rzeźby, jest w porcie taka rzeźba rybaka dokarmiającego kota, druga taki posąg z tej, kolorowy posąg pokryty mozaiką ma kucisko, także naprawdę aż podziw bierze, jak ci ludzie troszczą się o te zwierzaki, jakie domki, jakie pluszaki, jedzenie, zbierane datki. No naprawdę wielki szacun dla ludzi mieszkających na Malcie za tą dbałość o naszych mniejszych braci. We'll be right back.